Ja schodziłem na dół, a kolega tu na terenie sprząta, tam zbierał ten i wychodzi, mówi: Mariel, chodź, bo ktoś się topi na drugiej stronie. I rzeczywiście, myśmy tu to gdzieś na wysokości, tam widzieliśmy, ja zauważyłem, jak płynie. Ja biegnę do góry i zadzwonimy na pogotowie i na ten, nie? I przybiegłem tutaj, a on z takim drugim kolegą polecieli za ten na AWF, bo ona aż ta nurt tak szybko tego, że ona po prostu znikała, ale jeszcze widzieliśmy i tu na wysokości ten to jeszcze rękoma i krzyk było słychać, nie? Oni, ja później przyszedłem tam zobaczyć, to oni już mówią, że już jej nie widać, bo już i nie rusza tego, że już tam prawie na już nieruchomo płynęło, tak? Już nieruchomo tam płynęło i myśmy po prostu przyjechała po jakichś 8 minutach, 40 przyjechała. Straż przyjechał ten. No wiek da się określić, chociaż nie wiem, wiek jest w stanie pan określić? No, nie, kompletnie. Nie, bo to po drugiej stronie gdzieś jakieś 10 metrów od brzegu tamtędy płynęło. Która to mogła być godzina mniej więcej? Nie wiem, to mogła być godzina po 9, po 10. Tak. Są na moście, jak tu chodzę, ten, na moście pracują ci. Wymieniają podkład. Mm-hmm. Tam jest cała ekipa duża taka ludzi. Mm-hmm. Może oni słyszeli wcześniej, jak tam z mostu już krzyczała, jak skoczyła. Może tego, bo ja nie wiem, czy ona skoczyła, czy wpadła w kamień. Myśmy ją widzieli już w wodzie, jak płynie, jak rękoma jeszcze normalnie machała, ruszała.